informacja. Bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów rugby, dla wszystkich fanów sportu Zmysłowic. Otóż drużyna rugby Zmysłowic Hegemon wygrała dzisiaj mecz i tym samym dostała się do pierwszej ligi. Oto bohaterzy tego wydarzenia na czele z prezydentem Darkiem Wójtowiczem. Wielkie brawa! Kapitan drużyny już jest. Słuchajcie, oni mają butelki szampana. Oni chcą z wami wypić. To właśnie oni. Zobaczcie, to są prawdziwi gladiatorzy Zmysłowic. Ja z Krzysiem Skibą nie mamy takich warunków fizycznych. Nie mamy takiej talii jak oni. Zobaczcie, to są ludzie, którzy 2 lata są w Mysłowicach. Pierwszy rok w lidze awansowali do pierwszej ligi, z drugiej ligi na pierwszym miejscu. Dzisiaj wygrali baraże. Wielkie brawa dla naszych gladiatorów z Mysłowic. Pierwsza liga, żarty się kończą. Na 3-4. Hegemon! Hegemon! Chcieliśmy wspólnie podziękować wam za to, że przybyliście tutaj na Park Słupna. 2 lata pandemia wyłączyła nas z wielkich imprez, zabawy. Dlatego wszyscy spragnieni takiej zabawy zjawili się dzisiaj tutaj. Ja jestem szczęśliwy, że namówiliśmy Krzysia Skibę, żeby mógł poprowadzić dzisiejszy dzień. Dzień rokowy. Dzień związany z latami 90. I podziękujcie mu wielkimi brawami, Krzysiu! Krzysiu jest najlepszy! My z koleżanką Ewą chcieliśmy wam podziękować. Chcemy się z wami cieszyć. Nie będziemy za dużo mówili. Uciekamy zaraz ze sceny. Krzysiu wie, co robić. My raczej czujemy się najlepiej czujemy się gdzieś w gabinetach. Więc bawcie się. Dziękujemy wam serdecznie. Do zobaczenia na następnej imprezie, bo niedługo są kolejne wydarzenia w Mysłowicach, w Parku Zamkowym i w paru innych miejscach. A teraz idziemy świętować do naszych kolegów hegemonów, którzy kapitalnie promują nasze miasto. Wielkie brawa i do zobaczenia! Mysłowice dzisiaj wygrały, nie tylko na scenie, ale także myślę na boisku. Także dziękujemy, dziękujemy. To były słowa od organizatora, można powiedzieć, dzisiejszej imprezy, w ogóle całej imprezy. 3 dni, Dni Mysłowic. Przypomnę, że dzisiaj zaczęliśmy od Ruszeuropy.